Chłopak z sąsiedztwa. Jaki był pretekst do powstania takiego filmu? Bardzo prosty. Wydaje się, że główna producentka i aktorka J.Lo postanowiła pochwalić się swoją nową formą. I to wokół niej dobudowano jakąś tam fabułę i komercyjną machinę. Czy mieliście kiedyś taką sytuację, że wasze serduszko chciało dobrze, chciało dogodzić, ale na skutek splotu złych decyzji, zbyt pochopnych, pogubiliście się, zrobiliście coś, czego żałowaliście i skrzywdziliście bliskie osoby? To wstydźcie się, a fabuła mówi dokładnie o takim bagnie. Guzman to fajny chłopak, przyjemnie się go obserwuje na ekranie, tworzy taką ciekawą postać z psychopatyczną rysą. Najmocniejsze natomiast i najbardziej zaskakujące jest też zakończenie. Szczerze mówiąc, przywodzi ono na myśl bardziej nawet horror niż thriller. Czy warto obejrzeć ten film? Tak, idźcie, najwyżej mnie zjebiecie.